Linia 1 jechała w 2013 roku przez Pancerniaków zamiast przez Plewińskiego. W 2019 roku jechała przez Aleję Witosa, Hutniczą i Gospodarczą. W 2021 roku została wydłużona do Nowej Pętli Żeglarska i we wrześniu 2024 roku została zlikwidowana. Linia 3 w październiku 2014 roku nie jechała przez Pawią. W 2016 roku linie 3, 4, 7, 13 i 55 nie jeździły od maja owego roku przez Kapucyńską, tylko przez Okopową, Lipową, a w drugą stronę jechały przez Krakowskie Przedmieście, Kołłątaja i Zesłańców Sybiru. Linia 3 w październiku 2019 roku jechała przez Wolską i Fabryczną, a w drugą stronę przez Lubelskiego Lipca oraz w grudniu jechała przez Pawią i Piaskową, a w drugą stronę przez Pawią. Linia 4 w 2012 roku jechała przez Lubartowską zamiast przez Podzamcze i Unicką, we wrześniu 2015 roku jechała przez Lwowską i Aleję Andersa. W październiku 2015 roku jechała przez Zelwerowicza i Bohaterów Września, w październiku 2016 roku została wydłużona do miejscowości Dys, a jeśli chodzi o 2024 rok, to odsyłam do filmu o linii 4. Linia 5 powróciła w 2015 roku i jechała przez Mełgiew, Jacków, Franciszków, Świdnik, Kolonię Świdnik Mały, Metalurgiczną, Mełgiewską, Aleję Tysiąclecia, Wodopojną i Lubartowską. W drugą stronę jechała przez Lubartowską. O linii 5 także mówiłem w filmie o nowych trasach linii autobusowych w 2024 roku. Przypominam o kmlublin.com.pl. Linia 6 w 2019 roku jechała przez Smoluchowskiego. Linia 7 w 2021 roku została wydłużona do pętli Felin-Kalinówka jadąc przez Franczaka-Lalka. Linia 11 w 2012 roku została zlikwidowana na 7 lat. W 2017 roku powróciła i jechała przez Węglarza, Związkową, Bursaki, Rapackiego, Ceramiczną, Elsnera, Aleje Kompozytorów Polskich, Aleje Smorawińskiego, Poniatowskiego, Popiełuszki, Aleje Długosza, Aleje Racławickie, Lipową, Aleje Piłsudskiego, Kunickiego, Nowy Świat, Wrotkowską, Diamentową, Krochmalną, Aleje Jana Pawła II i Filaretów. W 2019 roku jechała przez Wrotkowską oraz w 2024 roku została zlikwidowana. Linia 12 w 2017 roku została wydłużona do Stasina. Linia 14 w 2016 roku jechała przez Wetterów, Moridza i Krępiecką i to dotyczyło kolejnego wariantu dla właśnie tej linii. Jechała jeszcze przez Aleję Kraśnicką i Gęsią. W 2018 roku jechała przez Krausse, Rondo do Przemysłowców i Wetterów, a w 2024 roku jechała przez Wróbla i Kaczą zamiast przez Gęsię oraz linia 26 została wydłużona do pętli Węglin-Wróbla jadąc przez te same ulice. Linia 16 w 2015 roku jechała przez Koryznowej, Ponikwodę, Walecznych i Węglarza zamiast przez Aleję Andersa i Kalinowszczyznę. W 2016 jechała jeszcze przez Strzębosza, Cynamonową, Dożynkową i Rudnik, a w drugą stronę jechała przez Aleję Andersa. W 2019 roku w drugą stronę nie jechała przez Aleję Andersa. Linia 17 w 2015 roku zmieniła trasę i jechała przez Abramowicką, Ćmiłów i Mętów. Skoro mówię o tej nowej trasie, to kierowcy czasami musieli robić nawrotkę, bo myliła im się trasa. Raz kierowca, z którym jechałem, robił nawrotkę na Zembożyckiej autosanem Sun City. Linia 26 w 2019 roku jechała przez Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, Aleję Kraśnicką, Roztocze, Aleję Jana Pawła II oraz Gęsią. Linia 28 została zlikwidowana w 2016 roku, ale w 2024 roku została przywrócona i jechała przez Żeglarską, Osmolicką, Prawiedniki, Kolonie Prawiedniki, Osmolice I oraz Piotrowice. W wyniku połączenia linii 30 i 3 linia 30 w 2003 roku została zawieszona, ale w 2016 roku reaktywowano linię i jechała przez dworzec PKP, Gazową, Cukrowniczą, Lubelskiego Lipca, Aleję Piłsudskiego, Lipową,
Aleje Racławickie, Aleje Warszawską i Zbożową. Od 2017 do 2024 roku miała wariant do miejscowości Smugi oraz Majdan Krasieniński, ale warianty zlikwidowano. Linię 33 w 2015 roku reaktywowano i jechała przez Aleję Kraśnicką, Wojciechowską, Morwową, Nałęczowską, Kolonie Dąbrowica, Płouszowice i Tomaszowice. Czekaj, linia 33 jedzie z ronda krwiodawców. Dlaczego akurat z ronda krwiodawców? Jak dla mnie nie ma to sensu, ponieważ jak kończy trasę na rondzie krwiodawców, czyli przystanku, to nie pozwala podjechać innym autobusom na zatokę przystankową, przez co kierowcy muszą stać na środku ulicy, żeby czekać, aż linia 33 sobie pojedzie z przystanku. Moim zdaniem linia 33 nie może kończyć na rondzie krwiodawców. Powinna kończyć na pętli koncertowa, żeby zapewnić bezpośredni dojazd z koncertowej na Tomaszowice. Linia 35 jechała w 2016 roku po jej uruchomieniu przez doświadczalną Franczaka Lalka, Kalinówkę i Świdnik, a potem była przedłużana do Armii Krajowej w Świdniku i tak dalej. Linia 36 w 2019 roku jechała przez doświadczalną Wetterów, Krause, Plewińskiego i tak dalej. Linia 38 została uruchomiona w 2016 roku jadąc przez Abramowicką, Kunickiego, Zębożycką, Diamentową, Krochmalną, Aleję Jana Pawła II, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino i Aleję Kraśnicką. Linia 42 też została wydłużona do pętli Kupiecka IKEA oraz miała wariant do Elizówki. Linia 44 została skrócona do osiedla Widok we wrześniu 2015 roku. W lutym 2018 roku została wydłużona do miejscowości Krasienin Kolonia jadąc przez Smugi, Majdan Krasieniński, Krasienin i Krasienin Kolonia. W kwietniu została wydłużona do Kawki. W 2019 roku dojeżdżała do pętli Choiny zamiast do Jakubowic, Konińskich i tak dalej. Linia 47 została wydłużona do Filin z Piesca oraz została wydłużona do Zbożowej jadąc przez Zelwerowicza, Bohaterów Września, Poligonową, Wilową, Sławinkowską i Zbożową. Linia 52 została przywrócona w 2017 roku, bo była likwidowana w 2010 roku. Linia 52 jechała przez Lubartowską, Aleję Tysiąclecia, Mełgiewską, Turystyczną, Wólkę, Świdniczek, Biskupie Kolonia, Świdnik Mały i Świdnik Duży 1 dojeżdżając do pętli Świdnik Duży, Leśniczówka. W drugą stronę jechała przez Wodopojną, w 2021 roku jechała przez Kasprowicza zamiast przez Turystyczną. Nie chce mi się opisywać linii 55, 57, 73, 74, 75, 78 i 85, bo ten film i tak jest długi, jak tak gadam o tych liniach. Linia 70 została uruchomiona po raz pierwszy w 2014 roku jadąc przez doświadczalną Aleję Witosa, Grygowej, Rataja, Brzegową, Wetterów, Krępiecką, Aleję Witosa i doświadczalną. W 2019 roku jechała przez doświadczalną Aleję Witosa, Grygowej, Pancerniaków, Grenadierów, Rataja, Brzegową, Wetterów, Krępiecką, Aleję Witosa i doświadczalną. W 2022 roku dodano nowe warianty. Pierwszy niczym się nie różni od trasy z 2019 roku. Drugi wariant był przez Plewińskiego, braci Krause, Rataja, Brzegową, Wetterów, Krępiecką, Aleję Witosa i doświadczalną. Trzeci wariant był przez Plewińskiego, braci Krause, Wetterów i tak dalej i przedłużono linię 70 do Felin Kalinówka. Linia N1 w 2013 roku jechała przez Agronomiczną, Zbożową, Sławinkowską, Wilową, Ducha, Aleje Solidarności, Aleje Warszawską, Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście, Kapucyńską, Narutowicza, Nadbystrzycką, Zana, Filaretów, Aleję Jana Pawła II, Krochmalną, Diamentową, Romera i Nowkowskich. W 2016 roku zmieniła trasę i jechała przez Choinę, Elsnera, Aleję Kompozytorów Polskich, Aleję Smorawińskiego, Kiepury, Lipińskiego, Północną, Szeligowskiego, Fijałkowskiego, Gębali, Choćki, Obywatelską, Lubartowską, Aleję Solidarności, Wodopojną,
Królewską, Bernardyńską, Narutowicza i tak dalej, w drugą stronę przez Lubartowską. Linia 200 jedzie przez Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego, Lipową, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, Aleje Solidarności, Aleje Tysiąclecia, Podzamcze, Unicką, Aleje Spółdzielczości i Aleje Andersa, zawracając na Rondzie Berbeckiego, w drugą stronę przez Aleje Witosa, Dekutowskiego i tak dalej. Wiecie co, już ten film trwa ponad 10 minut i nie będę dłużej gadał, bo was zanudzę.